cały stadion zamilkł po tym 14 wyścigu. Cały stadion jest w konsternacji, oczekują, tak jak właśnie ta przed nami drużyna Wilków Krosno. Co się wydarzy w tym 15 wyścigu? No to kto? Zielona Góra czy Krosno? Krosno czy Zielona Góra? 15 wyścig o wszystkim decyduje. Protasiewicz, Milik, Tangen, Lebiediew. Zróbcie to, co do was należy. No i kto najlepszy? Protasiewicz, chyba on na pierwszej pozycji. A za nim kto? Czy Wilki z Krosna? Tangen blokowany. I teraz remis, który premiuje Wilki Krosno. Krosno szaleje. Protasiewicz na prowadzeniu. Ale za nim dwójka zawodników z Krosna. Jeszcze próbuje się napędzać. Tutaj Tangen, który jest na ostatnim miejscu, a Krośnianie na drugim i trzecim mają chyba teraz za was Tangen i Milik. Między tymi zawodnikami wyjaśni się, kto będzie miał Ekstraligę, ale chyba Wilki Krosno po raz pierwszy w historii tego krosińskiego żużla będą mieli chyba, podkreślam chyba, bo Tangen nie odpuszcza. Tangen będzie szarpał się z Milikiem. Za chwilę ostatnie okrążenie. Krosno szaleje. Zielona Góra będzie płakać. Ostatni łuk za chwilę. Ja jeszcze jedno okrążenie. Protasiewicz na prowadzeniu, a Tangen będzie szalał, będzie próbował wyszarpać Milikowi trzecie miejsce. Nie wyszarpie, a więc jednak Wilki Krosno w Ekstralidze 2023. Tak to się właśnie dzieje. Wilki Krosno, Zielona Góra w pierwszej lidze. Smutek, łzy falubazu, radość Celfastu Wilków Krosno, które po raz pierwszy w historii awansują do PGE Ekstraligi. Protasiewicz wygrywa ostatni wyścig w karierze, ale to jest smutna, pyrrusowa wygrana kapitana falubazu, który przejeżdża teraz obok uradowanej ekipy krośnieńskiej Watahy. A tak będzie płakać Zielona Góra dziś, bo na stadionie ponad 10 tysięcy kibiców na pewno ze łzami będzie opuszczać zielonogórski stadion. A tak się przepięknie cieszy zespół krośnieńskich Wilków, które dziś tutaj obroniły 10-punktową przewagę z pierwszego meczu. Przegrały krośnieńskie Wilki różnicą 8 punktów i Krośnianie z Zielonej Góry 700 kilometrów. Jaki to będzie przepiękny i radosny powrót. Jak smutna będzie teraz Zielona Góra. Taki jest sport, szanowni państwo. Tak jak mówiliśmy przed 15 wyścigiem, jedni będą się cieszyć, tak jak teraz państwo widzą. Inni, nie mam żadnych wątpliwości, będą płakać. To są bohaterowie. Wilki Krosno, Andrzej Lebiediew, Wacław Milik. Milik do samego końca musiał uważać na te ataki Tangeita. No i wyszarpał to trzecie miejsce.